Amerykański weekend to największa atrakcja pożegnania lata w Kolbudach. Gmina Kolbudy słynie z ogromnej ilości koncertów, i to takich dobrych koncertów, ale również z dobrych festynów. W dniu dzisiejszym festyn konwencji amerykańskiej jest pierwszym tego typu festynem. Myślę, że zabawa będzie przednia. Będzie konkurs o Puchar Wójta Gminy Kolbudy w dojeniu krowy, ale to po amerykańsku. Miło mi będzie, jak wiele, wiele osób, wiele, wiele rodzin, bo jest to festyn rodzinny, z całego terenu gminy Kolbudy przybędzie w dniu dzisiejszym, a w dniu jutrzejszym na Mistrzostwa Polski w futbolu amerykańskim. W przedostatni weekend września mieszkańcy Kolbud wspólnie bawili się na placu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Ja uważam, że bardzo fajny pomysł, adekwatny właśnie, fajna jest pogoda, także dzieci mają właśnie co robić wieczorem, dorośli, także fajny pomysł, pochwalam. Przez dwa dni Kolbudy przypominały prawdziwe amerykańskie miasteczko. Taki weekend jest dobrą sprawą, bo no coś trzeba innego robić, no festynów jest dużo, tak? Jeżeli czymś innym zainteresowaniem, a dziki zachód, amerykański styl życia jest troszkę inny niż nasz. Indiańskie zabawy, ujeżdżanie byków, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, a przede wszystkim amerykańska kuchnia w zdrowym wydaniu. Mamy fantastyczny świat czerwonej cebuli, fig, brzoskwiń i oliwy truflowe. W czasie występu zespołu Hocus Band na chwilę wróciliśmy do lat 80. Największy entuzjazm wśród uczestników wzbudził konkurs dojenia krowy. Amerykański festyn rodzinny to nieczęsto spotykana impreza, szczególnie u nas. Krowy witać nie będę, ale za chwilę pojawi się na tej scenie. Zapraszam do wspaniałej zabawy. 3, 2, 1, start! Panowie, jakiś doping i panie, poproszę, panie, czy nie znasz, szeryf od krowy lepszy. Wydoił nam całego litra! Takie spotkania są wielką atrakcją dla mieszkańców i ciekawym pomysłem na rodzinne spędzanie czasu.